Robert Lewandowski znalazł się w ogromnych tarapatach. Piłkarz reprezentacji Polski i Bayernu Monachium jest podejrzewany o ustawianie fałszywych konkursów. Wszystko przez oszusta, który podszył się pod popularnego piłkarza. Robert Lewandowski jest bez wątpienia najpopularniejszym polskim sportowcem. Poczynania i gra gwiazdora niemieckiej Bundesligi są aktywnie śledzone przez fanów piłki nożnej na całym świecie, a sam kapitan reprezentacji Polski jest obserwowany przez miliony użytkowników platform społecznościowych na całym świecie. Ostatnio ktoś próbował skorzystać z popularności gwiazdora i spreparować konkurs, w którym można było wygrać luksusowy sportowy samochód sportowy. Pomimo tego, że cały proceder pachniał szwindlem od samego początku, to tysiące Polaków dało się na niego nabrać. Robert Lewandowski atakowany przez fanów domagających się samochodów PiS ze strony Lewandowski Robert, która według opisu miała być jedynym i autentycznym kontem piłkarza reprezentacji Polski na Facebooku, zachęcał użytkowników Facebooka do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą miał być samochód gwiazdora światowej piłki. Konkurs. Z okazji świąt mam dla Was niespodziankę. Każdy, kto weźmie udział w zabawie, ma szansę wygrać moje Audi SQ7. Co należy zrobić? Udostępnij ten post, polub moją stronę, dodaj komentarz gotowe. Wyniki ogłoszę już w święta, czytamy na stronie oszusta. Na przekręt dało się nabrać ponad 6 tysięcy osób, które mają teraz pretensje do Lewandowskiego, że nie dał im wygrać tak ekskluzywnego auta. Nie pierwszy taki wypadek w dziejach gwiazdora. Piłkarz sam bardzo często bywa ofiarą osób, które chcą zbić pieniądze na jego wielkiej popularności. W zeszłym roku napastnik Bayernu Monachium przekazał dużą kwotę na rękę kryminalisty, który przekonywał go, że zbiera pieniądze na chorego Antosia. W przekręt zaangażowało się także więcej osób, które wpłaciły łącznie 500 000 zł na poczet ratowania dziecka. Niestety, ale chory chłopiec okazał się postacią fikcyjną, a oszust pieniądze wydawał na swoje zachcianki, w tym luksusowy alkohol i panie do towarzystwa. Czy Robert Lewandowski odniesie się do podszywania się pod jego osobę? Wiadome jest, że tak znany piłkarz nie może sobie pozwolić na używanie swojego wizerunku pod działaniem, które przekracza granice prawa. Czy mąż Anny Lewandowskiej bardziej zaangażuje się w ochronę swojego wizerunku, aby już nie dopuścić do takich sytuacji? Czas pokaże.